Mata Vol 2, moi drodzy. Nasza mata to jest już druga nasza mata chodząca dla psa i pierwsza bardzo dobrze się sprawowała. Długie lata wytrzymała, jeszcze był filmik nakręcany, jak był musek. Więc to jest już nowa mata. Ja ją tak macam, ponieważ ona w środku ma żel. I ten żel po kilku latach użytkowania tej poprzedniej macie, on się zrobił suchy, wysechł, zaczął się tak rolować i ogólnie jak się siadało, nie było efektu chłodzącego, prawda? W związku z czym trzeba było kupić nową matę. I oto jest ta nowa mata. I ja Wam powiem tak, niezależnie jaki kolor wybierzecie, jaki rozmiar wybierzecie, najważniejsze jest, żeby to była mata, której nie trzeba moczyć. To musi być mata z hydrożelem. To polega na tym, że w miejscu, gdzie się naciśnie, robi się chłodno. Bo tak to ta mata jest taka, nie jest zimna, ona jest taka neutralna. Natomiast jak się naciśnie, czyli jak ktoś naciśnie siłą, masą swojego ciała, to ona się robi zimna. I o to chodzi w tych matach, których nie trzeba moczyć, żeby one właśnie po nacisku robiły się zimniejsze. I tak odbywa się chłodzenie psa. Więc moi drodzy, niezależnie w internecie, jaki rozmiar, jaki kolor, bo mnie pytaliście, czy ta jest dobra, żebym poleciła jakąś konkretną. Nie ma konkretnej. Konkretna nie istnieje. Każda jest dobra, żeby tylko miała ten hydrożel w środku i wtedy nie trzeba jej moczyć w wodzie. Ona chodzi właśnie po naciśnięciu masą ciała czy ręką. Nawet ja na niej, jak siadam, to mnie chłodzi w tyłek, więc jest fajna. Tak to wygląda. No teraz już jest zdecydowanie okres, kiedy się trzeba chłodzić. Pies też musi się chłodzić. Wiadomo, jajka muszą się wychłodzić. Psa. Więc taki krótki filmik, ale dość konkretny na temat mat chłodzących, niezależnie jaka byłaby, nie trzeba było jej moczyć. Jeszcze raz to podkreślam. Czyli może być niebieska, widziałam różowe, nie widziałam czarnych, a chciałam czarną, potem niebieski jest taki średni. Tutaj Wam zrobię zbliżenie. To jest model, który my mamy. Ale tak jak mówię, niezależnie jaka to będzie mata, ona tak samo działa. Ona jest podzielona na takie prostokąty i w tym każdym prostokącie jest żel, więc też niezależnie jaki rozmiar weźmiecie, dla małych piesków mniejszy, dla większych piesków większy, jak widzicie, tutaj Vincent się mieści cały, nawet jak się rozciągnie, jak wyciągnie kopyta z tyłu, to też się mieści. Na tym polega cały myk, żeby pies się mieścił, no przynajmniej 3/4, żeby psa się zmieściło, no bo wiadomo, jak wyciągnie łapy, to ich chłodzić nie musi, ale żeby brzuch, pachwiny, udka od spodu chłodził. I tak wygląda właśnie aktualny nasz stan maty hydrożelowej. Ona z drugiej strony jest tak samo niebieska. Proszę bardzo. Więc naprawdę, po prostu wybierajcie takie, gdzie jest napisane, że nie trzeba ich moczyć. Bo miałam kilka zapytań, czy ta mata jest dobra. I były to zapytania właśnie o matę, którą się chłodzi w wodzie i ona wtedy, którą się moczy w wodzie i ona wtedy chłodzi. I to nie jest to samo. Lepiej, żeby to była hydrożelowa, bez namaczania. Dobra, my robimy pa, pa, pa. Dzięki za oglądanie. Pa!